Mamma mia, here we go again. Jesteśmy w Goreniu, w Zielonej Szkole. Mamy tutaj zgrupowanie. Ostatnie mieliśmy przez pandemię około 2 lat temu. Cieszymy się ogromnie, bo jest przeszło 10 osób, które przyszło z nami śpiewać. W zasadzie zaczynamy znowu od podstaw, od takiego abecadła śpiewaczego. Raz, dwa, trzy i cztery. I drugi raz. Tutaj wszyscy na mnie patrzą, to też w tej chwili przygotowujemy repertuar na 2 koncerty. Na koncert z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, który odbędzie się 11 listopada o godzinie 19 we Wrocławskiej Katedrze. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy. Oraz na koncert jubileuszowy, który odbędzie się 11 grudnia w Centrum Kultury Browar B. Pracujemy bardzo, bardzo intensywnie. Jak ci się pracowało? Bardzo źle, jako repetytor niemiły, męczy. Fajnie, fajnie. Tak. Konkretna praca? No, konkretna. Bardzo konkretna. To widać od razu. Bardzo fajnie, bardzo pozytywnie, bardzo mi się podoba. Mamy już w tej chwili godzinę prawie 22. Za chwilę będzie tak zwany chrzest pierwszych roczników. Nie zrobimy im krzywdy, chcemy tylko, żeby nam się ładnie przedstawili, żeby dołączyli do grona wszystkich chórzystów. Oprócz zajęć muzycznych staramy się zapewnić rekreację, być może skorzystamy z boiska, które tutaj jest, wszystko będzie zależało od pogody, które jest pod bokiem. Mamy wspólne zabawy, wspólne gry, pomagamy sobie wzajemnie również w nauce, ponieważ jest również tutaj czas na naukę, na rozrywkę, na rekreację. Jak się czujesz po rozpoznaniu? Ja dobrze, nie wiem, jak dzieci. Robiłam takie rzeczy. I takie też. Coś słyszałem o jakiejś imprezie? Tak. Podobno będę tutaj disc jockeyem. Jesteśmy dobrej myśli, mamy nadzieję, że wszystko się poukłada, że pandemia nie będzie z nami wiecznie i że w końcu wrócimy do normalności. Planujemy w przyszłym roku wyjazd zagraniczny. Miejmy nadzieję, że się uda. Brama jest zamknięta. Kim będziesz dzisiaj? Będę zwycięzcą.